Śpiewajcie o chrzcie narodu, śpiewajcie, śpiewajcie o chrzcie. Śpiewajcie o chrzcie narodu, śpiewajcie, śpiewajcie o chrzcie. Niech ją poszczą do świętego na intencje szczęścia swego. Szumy Bogu nie składają i nadzieję silną ma. Przyszedł na świat jako szósty syn księcia Sławka i pobożnej Strzeżysławy. Przewidywano dlań drogę wojownika. Rychło jednak gwałtowna choroba pokrzyżowała te plany. Będąc niemowlęciem, zachorzał i żałość niemałą rodzicom uczynił, którzy pragnieniem jego zdrowia ściśnięci pociechy i doczesnej w nim odstąpili, a Panu Bogu na służbę go poślubili, woląc raczej żywym go między sługami kościelnymi widzieć, niż na smętną śmierć jego patrzeć. Nieśli go na poły umarłego do ołtarza przeczystej Matki Bożej Maryjej, prosząc, aby ona na służbę synowi swemu nowego, a maluczkiego sługę przykazała, a zdrowie mu do tego zjednała. Nie omieszkając, dzieciątko ozdrowiało. Anielska i nasza cesarzowa świętą przyczyną swoją i cudem onym naznaczyła sługę Wojciecha Panu Bogu. Pan zresztą dał mu znak. Zarysował możliwy wybór. Którejś nocy miał Wojciech sen. Śniło mu się o to, że widzi dwa orszaki w szatach purpurowych, święci męczennicy i w szatach śnieżno-białych święci wyznawcy. Równocześnie usłyszał głos. Wśród tych
Na północ przybył Wojciech pod ochroną 30 wojów Chrobrego. Towarzyszyli mu brat Radzim Gaudenty oraz Benedykt. Po około miesięcznym pobycie w Gdańsku, na polskim jeszcze terytorium, Wojciech odprawił eskortę i trzej duchowni ruszyli dalej ku pruskim czcicielom bałwanów, pragnąc im zanieść łaskę chrztu albo zyskać męczeństwo. Wojciechu, Wojciechu, mów! Pan twój słucha, Pan twój czeka. Z pochodzenia jestem Słowianinem. Nazywam się Adalbert, z powołania zakonnik. Niegdyś wyświęcony na biskupa, teraz z obowiązku jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej tu podróży jest wasze zbawienie, abyście porzucili głuche i nieme bałwany. Uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem i poza którym nie ma innego Boga. Abyście wierząc w imię Jego mieli życie i zasłużyli na zażywanie niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach. Do południa zrobili około 20 kilometrów, idąc lasami. Kiedy przekroczyli ponad kilometrowej długości pomost Groble z dębowych bali na rozlewisku rzeki Dzierzgoń i wyszli w otwartą przestrzeń w pobliżu grodu o nazwie Cholin, Wojciech zarządził postój. Wówczas Radzim Gaudenty odprawił mszę. Tak ten wielki święty oddał ofiarę Bogu swemu, a męczeńskiej korony, której długo w rozlaniu krwi swej dla Chrystusa pragnął, uczestnikiem stał się.
Nie żałował się na tak wielką utratę Panon pobożny, jako on, Pan Bóg wielkich, a sławnych zwycięstwach szczęści. Zwycięstwa szczęści. Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony, a dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy, że za jego czasów i przez niego światłość niebiańska nawiedziła Królestwo Polskie, a syn jego Bolesław czynił sprawiedliwość i wszystkich na równi miłował, a Matkę Kościół wywyższał. Więc dzięki modłom Bóg wyniósł jego czoło w chwale. I tak oto w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało.